Pozwólcie Państwo, że postawię przed Wami pewien problem. Mianowicie, jeżeli staniecie przed lustrem, to Wasza prawa ręka jest lewą ręką Waszego odbicia, a lewa ręka jest prawą ręką odbicia. Czyli następuje pewna zamiana lewej strony z prawą. No to dlaczego w lustrze nie następuje zamiana z góry z dołem? Dziś porozmawiamy o tym, czy widzimy świat do góry nogami. Po co o tym rozmawiać? Przecież wiadomo, że nie. Otóż po to, żebyśmy zdali sobie sprawę, że do naszej świadomości dociera zupełnie coś innego, niż widzą nasze oczy. Że to my tworzymy ten obraz, który chcemy widzieć. I to jest taki pierwszy przypadek w procesie widzenia, a na tych różnych etapach procesu widzenia będziemy obserwowali to samo zjawisko, tylko może nieco bardziej skomplikowanej formie. Pierwszy taki przypadek, kiedy do świadomości dociera coś innego, niż odbierają nasze receptory. O co chodzi? Powiedzieliśmy sobie, że widzimy w bardzo małym kącie bryłowym. Jeżeli wyciągniemy przed siebie rękę i spojrzymy na paznokieć swojego kciuka, to w takim kącie bryłowym niewielkim, 300 radianów mniej więcej, widzimy ostro. To wynika ze sposobu rozmieszczenia fotoreceptorów na powierzchni siatkówki oka. Nie może być inaczej. Ale to nie wszystko. To, że widzimy ostro w tak małym kącie, a wydaje nam się, że w całe pole widzenia jest doskonałe, wynika z tego, że nasz umysł tworzy taką iluzję, żeby nam się wydawało, że widzimy wszystko, a tak wcale nie jest. Ale idźmy dalej. Wiemy, że w oku jest soczewka. A z fizyki pamiętamy, że soczewka co robi? Odwraca obraz. Czyli na siatkówkę oka trafia obraz odwrócony. I ten odwrócony obraz wysyłany jest do mózgu. A my widzimy prosty. No to dlaczego widzimy prosty, skoro powinniśmy widzieć odwrócony, bo taki pada na siatkówkę oka? Jeżeli następuje zawieszenie praw fizyki, to takie zjawisko nazywamy cudem. I moglibyśmy w ten sposób wytłumaczyć to i przestać o tym mówić. Ale spróbujmy spojrzeć na to zagadnienie nieco inaczej. Otóż pamiętacie Państwo z modelu Millera, że proces transdukcji polega na tym, że siatkówka oka zasilona jest światłem, to światło zamienia się na impuls elektryczny. Ten impuls elektryczny wysyłany jest do mózgu i jednocześnie wytwarzają się tam różne substancje, które trzeba z powrotem połączyć, żeby ten cykl kołowy następował. I zajmijmy się tym sygnałem wysyłanym do mózgu. Jest to sygnał impulsów o stałej amplitudzie, bo ta amplituda musi być odpowiednio duża, żeby sygnał przeszedł przez połączenia synaptyczne komórek nerwowych, ale różna jest częstotliwość. I na podstawie tej różnej częstotliwości następuje dekodowanie tego sygnału i widzimy coś tam. I to, czy ten sygnał jest prosty, czy odwrócony, sygnał elektryczny, nie ma dla mózgu żadnego znaczenia. Dlatego nie będzie miało znaczenia to, że widzimy na siatkówce oka, uzyskujemy odwrócony obraz, bo ten obraz tak naprawdę jest nieważny. Powiedzieliśmy sobie, że dalej ten obraz wyrażony jest w języku symbolicznym, a w tym języku symbolicznym góra i dół nie mają żadnego znaczenia. One są już zakodowane w inny sposób i mózg już wie, co jest górą, a co dołem. Na tym polega to, że widzimy świat prosty, mimo że powinniśmy widzieć odwrócony, bo tak wynikałoby z praw fizyki. Jak powiedziałem, mówimy o tym dlatego, żeby wskazać na pierwszy taki w całym procesie widzenia. Ten proces składa się z kilkunastu, może nawet etapów i na każdym etapie coś ciekawego się dzieje, o tym będziemy sobie mówić, ale już na tym wstępnym etapie zachodzi to, że w naszej świadomości powstaje inny obraz, niż rejestrują nasze zmysły. I to, proszę Państwa, pierwszy taki przypadek, który jest argumentem za tezą, że widzimy to, co chcemy widzieć, a nie to, co jest naprawdę. Czy zdarzyło się Państwu spojrzeć na sufit w swoim domu w godzinach nocnych? I jaki on jest? Wiemy, że jest biały, ale proszę Państwa, ten sufit wieczorem jest żółty, bo oświetlamy go żółtym światłem. My tego nie widzimy, że żółty, bo my chcemy widzieć biały sufit i dlatego go widzimy. Na tym to właśnie polega. A jak jest z tym odwracaniem obrazu w przypadku, kiedy byśmy odwrócili już obraz trafiający na siatkówkę oka? Były robione takie eksperymenty, że ludziom zakładali okulary pryzmatyczne, które odwracają pole widzenia. I taki koszykarz, dobry koszykarz, który miał takie okulary, miał trafić piłką do kosza. Oczywiście wtedy, kiedy rzucał w górę, widział, jak piłka leci w dół. Było mu bardzo trudno trafić, ale po 2–3 tygodniach nauczył się i trafiał bezbłędnie. I wtedy zdjęli mu te okulary. I co się okazało? Nie potrafił trafić piłką do kosza. Musiał się znowu przestawić. Trwało to krócej niż nauczenie się widzenia tego odwróconego i trafiania za pierwszym razem, ale nie trafiał od razu. A w latach 30. XX wieku bardzo modne wśród motocyklistów było zakładanie takich okularów pryzmatycznych i rozpędzanie się na motocyklu na drodze. Wiadomo, że taki motocyklista widział drogę na górze, a niebo na dole, i taka jazda w niebie to było niesamowite przeżycie, ale było to przeżycie krótkie, bo wielu z tych motocyklistów niestety nie dojechało do celu i zasiliło grono osób, które zasłużyły na nagrodę Darwina. Ale z kolei ludzie, którzy nie chcieli tego robić, byli uważani za takich fajtłapów, pętaków, dla ludzi niegodnych, aby podać im rękę. Prawdziwe bohaterstwo polegało na tym, że człowiek w takich okularach przejechał na motocyklu. Życzę Państwu, żebyście Państwo byli prawdziwymi bohaterami, ale nie w taki głupi sposób. Życzę wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w następnym odcinku naszego cyklu.